Fundusz zbrodni. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna tylko na kapitalbuch.pl. Polecam. Stanisław Michalkiewicz. Witam wszystkich Państwa na kanale pana Stanisława Michalkiewicza. Przybył do nas znamienity gość, a mianowicie po raz kolejny przyszedł Leszek Szymowski. I mam dla Państwa doskonałą informację, a mianowicie wyjdzie nowa książka Leszka Szymowskiego, która została napisana już w tamtym roku. To jest Fundusz zbrodni. Kulisy afery FOS. I właśnie na temat afery FOS, tej jednej z największych afer finansowych do teraz, afery cały czas niewyjaśnionej, gdzie teoretycznie skazano osoby odpowiedzialne za to, ale tak naprawdę te osoby, które odpowiadały za tą aferę, schodzą na wolności albo nie żyją, bo do różnych sytuacji podczas tej afery dochodziło i cały czas jakby wpływ tej afery jest na kształtowanie się czy to sceny gospodarczej, czy to sceny politycznej w Polsce w wyniku właśnie tego wielkiego przekrętu, tej matki wszystkich afer. I pierwsze pytanie będzie do autora książki Leszka Szymowskiego, bo w tej książce mamy do czynienia z materiałami, które wcześniej nie były publikowane i do których doszedłeś. Tak. To było w 2009 roku, kiedy jeden ze znajomych, z najbliższych w zasadzie znajomych Michała Faltmana, czyli tego kontrolera NIK, który zginął badając aferę FOS, udostępnił mi te zapiski, to tam było dużo notatek Najwyższej Izby Kontroli, które Faltman sporządzał, podpisywał, kopiował sobie i wynosił. Jego notatki, jego kalendarze, jego raporty, ogromna tam była ponad 500 stron w sumie takiego materiału, który bardzo dużo wniósł do FOS-u i to było taki mój punkt wyjściowy do badania tej sprawy. A jak prowadziłeś to śledztwo dziennikarskie, bo one nie trwało przecież krótko, to z jakimi problemami się spotykałeś? No ja się spotykałem przede wszystkim z problemami braków w rozmaitych źródłach, prawda, bo wiele materiałów kluczowych dla rozpracowania, dla prześwietlenia FOS, dla wyjaśnienia tej sprawy jest już niedostępnych. Panie Stanisławie, bo jeżeli mówimy o FOS-ie, to były dwa FOS-y. Był pierwszy, który powstał chyba w 1985 roku i był ten drugi, konkretny FOS. Jak w ogóle doszło do tego, że powstał Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w Polsce? No, to był efekt przygotowań do transformacji ustrojowej. Zresztą nie tylko Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, bo nie wiem, czy nie większą skalę reprezentowała inny element, czy inny taki nurt uwłaszczenia nomenklatury. Bo w drugiej połowie lat 80., a konkretnie po spotkaniu Michała Gorbaczowa z prezydentem Reaganem w Reykjaviku w 1986 roku, została podana informacja, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego, który tam rozpoczął się kształtować, będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy. Ona nastąpiła prawie 10 lat później, ale ta wiadomość, informacja wiarygodna spowodowała ogromny rezonans w państwach środkowej Europy, w których rozpoczęły się przygotowania do transformacji ustrojowej, między innymi w Polsce. Wychodząc z założenia, że w nowych warunkach ustrojowych, jeszcze nie wiadomo jaki ten ustrój tam będzie w szczegółach, ale już można było się zorientować, że nie będzie się liczyła znajomość Marksa i Engelsa na wyrywki, tylko stan posiadania. A ponieważ nie było innego majątku jak państwowy, to uzyskanie tego stanu posiadania w ramach przygotowań do zajęcia pozycji społecznej i materialnej w nowych warunkach ustrojowych, no, musiało polegać siłą rzeczy na rozkradaniu majątku państwowego. I tu dwa takie nurty. Pierwszy nurt to uwłaszczenie nomenklatury w postaci spółek nomenklaturowych. Jeśli można, to szerzej trochę powiem, jak to wyglądało, oczywiście, dlatego że lepiej będzie zrozumieć, na czym polegała afera FOS. Otóż przez cały okres PRL-u
obowiązywał przedwojenny kodeks handlowy z 1934 roku z uwagi na potrzeby handlu zagranicznego, bo dla zachodnich kontrahentów to było niezrozumiałe, jak to można z państwem handlować. W związku z tym centrale handlu zagranicznego, które były w 100% państwowe, miały prawną formę spółek prawa handlowego. To zresztą rodziło inne nieporozumienia. Pamiętam, jak byłem we Francji, to taki francuski lewak tam mi udowadniał, że w Polsce nie ma ustroju socjalistycznego, bo była taka centrala handlu zagranicznego Polimex Cekop, która się zajmowała eksportowaniem, budowaniem kopalni węgla za granicą. No i ten Francuz myślał, że Cekop to nazwisko. I mówi, jak to, Monsieur Cekop, taki tutaj kapitalista, taki wielki i tak dalej. No więc to takie nieporozumienia były. I ten kodeks handlowy cały czas obowiązywał. W związku z tym na podstawie kodeksu handlowego wokół przedsiębiorstw państwowych zaczęły się tworzyć spółki, które zostały nazwane nomenklaturowymi. Dlaczego? Dlatego, że nie każdy mógł wziąć udział w takiej spółce, stać się wspólnikiem. Tylko członkowie tak zwanej nomenklatury. Tu się należy wyjaśnienie, zwłaszcza młodszym widzom, co to było. Otóż za komuny było tak, że obsadzenie pewnych stanowisk w państwie wymagało zgody Komitetu Centralnego Partii. W partyjnym żargonie to się nazywało, że te stanowiska są w nomenklaturze Komitetu Centralnego. Podobnie było na szczeblu wojewódzkim, podobnie było na szczeblu gminnym i ludzi, którzy takie stanowiska zajmowali, potocznie nazywano nomenklaturą. To było środowisko władzy. No i w spółkach nomenklaturowych kto był? Dyrektorzy, którzy przeważnie byli partyjni, no ale przede wszystkim byli dyrektorami, bezpieczniacy, sekretarze partii, prokuratorzy, sędziowie. Sędziowie to przez żony tam jako cichych wspólników. Na czym polegała działalność spółki nomenklaturowej? Typowa, bo tam różnie bywało w szczegółach, ale typowa działalność polegała na tym, że taka spółka monopolizowała zaopatrywanie przedsiębiorstwa państwowego w produkcyjnego, we wszystko, co tam mu potrzebne było do produkcji z jednej strony, a z drugiej strony monopolizowała sprzedaż wyrobów gotowych, więc i od przodu, i od tyłu zagarniała cały zysk, a w przedsiębiorstwie trochę dymu pozostawało i załoga, która nawet jak wiedziała, co się dzieje, to nie bardzo mogła pyskować, bo surowe prawa stanu wojennego nikogo do tego nie zachęcały. I to było dla takiego średniego szczebla. Jaka skala tej kradzieży była, to tego nikt nie wie. Tego nikt nie wie, bo nikt tego nie liczył. Być może, że nawet w liczbach bezwzględnych była większa niż skala rabunku przy okazji Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. My się wtedy w 86 roku Jacek Kuroń rozmawiał z pułkownikiem SB Janem Lesiakiem. I zachowały się w IPN-ie notatki z tych rozmów. I z tych notatek wynika, że Jacek Kuroń za pośrednictwem pułkownika Lesiaka przedstawia władzy ówczesnej, czyli wywiadowi wojskowemu, bo w drugiej połowie lat 80. to wywiad wojskowy był tym centrum władzy. Nie partia, nie tam, tylko wywiad wojskowy. Ofertę polityczną. Jeżeli władza dyskretnie pomoże nam w wymiksowaniu ekstremy ze struktur tych opozycyjnych, to my w rewanżu udzielimy władzy gwarancji zachowania pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych i zachowania tego, co sobie teraz kradnie. Więc spółki nomenklaturowe to była, że tak powiem, działka dla nomenklatury niższego i średniego szczebla. Natomiast dla nomenklatury szczebla najwyższego to było właśnie, to był Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. No, na czym polegał? Rząd wpadł na pomysł, żeby przeprowadzić nielegalną operację. Pod koniec lat 80., żeby przeprowadzić nielegalną operację, bo to, o czym pan mówi wcześniej, no to był tylko pomysł, a potem już poszły za tym czynności. Skupowania polskiego długu na rynku międzynarodowym finansowym.
To trzeba było robić przy minimum konspiracyjnym, bo to, jak mówię, operacja taka jest nielegalna, była nielegalna. No i tutaj rozmaite tam struktury zostały w to zaangażowane, ale żeby nie wchodzić zbytnio w szczegóły, to powiem tylko tyle, że państwo wyłożyło na ten cel 1 700 000 000 dolarów. Dla porównania, pensja miesięczna w Polsce, taka przeciętna, w tym okresie, pod koniec lat 80., stanowiła równowartość 20 dolarów, a dobra 30 dolarów. No i tu 1 700 000 000 dolarów. Te długi skupiono, ale tylko za 60 milionów dolarów. A reszta się rozeszła właśnie do dzisiaj, nikt nie wie gdzie, ale możemy się domyślić, bo tam różne trwałe pozostałości powstały. Natomiast intencja była taka, żeby tę sprawę pod sukno włożyć albo w ogóle końce w wodę. Sprawa FOZ-u tam, no, ona trudna była rzeczywiście, bo to właśnie z uwagi na te konspiracje, to tam trzeba było odtwarzać różne rzeczy. W końcu wytypowano dwoje kandydatów na winowajców. Panią Janinę Him, no i jaką się nazywa? Rzemek. Pan Grzegorz Rzemek, tak. I Grzegorz Rzemek, bo pan powiedział, że oni żyją. Rzeczywiście, on został skazany na 10 lat. Odsiedział wszystko. Nie puścił farby. Dzięki temu żyje. No i pani Janina Him to samo. Natomiast proces trwał bardzo długo. Znaczy śledztwo i później postępowanie. Dlaczego? Dlatego, że w pierwszej odsłonie, można tak powiedzieć, sprawę Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego prowadziła pani sędzia Barbara Piwnik. No i ona dosyć tam tak znana była z tego, że energicznie prowadzi te sprawy. I być może właśnie z tego powodu ówczesny premier Leszek Miller, któremu chyba też zależało na tym, żeby ta sprawa nie ujrzała światła dziennego, a jeżeli już koniecznie, no to jak najpóźniej, zaproponował pani sędzi Barbarze Piwnik stanowisko ministra sprawiedliwości w swoim rządzie. I ona to stanowisko przyjęła. W związku z tym całe postępowanie musiało się zacząć od początku. No i dlatego między innymi tak długo trwało, co stworzyło tam odpowiednie warunki do tego, żeby już dwie osoby wytypować, bo kogoś trzeba było skazać, ale oczywiście najważniejsi, że tak powiem, tutaj szatani do dzisiaj pozostają w cieniu. Leszku, tutaj jest pytanie do ciebie, co do tych twórców FOZ-u, bo pan Stanisław przytoczył nazwiska pani Him, która była księgową, i pana prezesa, czyli Rzemka. A kto stał na podstawie twojego śledztwa za tą aferą? Jak doszło do powstawania tego? Znaczy, w ogóle trzeba zacząć od tego, że sam pomysł powołania FOZ-u był dobry. Bo skąd się w ogóle ten pomysł wziął? Pomysł się wziął od notatki generała Jasika. To był wówczas oficer wywiadu zagranicznego PRL. Później w czasach Urzędu Ochrony Państwa był szefem zarządu wywiadu UOP, a w latach 80. nadzorował pion naukowo-techniczny wywiadu. On napisał w 85 roku taką notatkę, z której wynikało, że rząd Brazylii rozpoczął tajną operację skupu długu Brazylii za zaniżoną kwotę i opisał ten mechanizm właśnie, że rząd Brazylii powołał instytucję, która miała w sposób niejawny poprzez różne tworzone spółki skupować dług zagraniczny Brazylii za kwotę, już nie pamiętam, chyba 14 czy 18 centów za dolara. I notatka generała Jasika się kończyła taką konkluzją, że ten sam mechanizm można by zastosować w Polsce dla redukcji długu zagranicznego PRL. I to był 85 rok i ta notatka trafiła, no, tam, gdzie trafiały zawsze notatki, czyli aż do szefa służb, czyli pana generała Kiszczaka. I ta sprawa gdzieś tam była omawiana na plenum Komitetu Centralnego i rzeczywiście zdecydowano się taki twór powołać. I powołano tak zwany pierwszy FOS w strukturach Ministerstwa Finansów ówczesnego PRL, o którym niewiele wiadomo, de facto prawie nic o nim nie wiadomo. Ja starałem się znaleźć gdzieś jakieś pozostałości po tym pierwszym FOZie, ale w archiwum akt nowych nie ma nic, w IPN-ie nie ma prawie nic poza jakimiś wzmiankami i
I nie wiadomo co się z tym stało. Nie wiadomo nawet, czy jakieś środki zostały na ten pierwszy FOS w 1985 roku przeznaczone. Tak, przepraszam, czy ci przerwę. Czy są osoby, które były w tym pierwszym FOS-ie, które kierowały? W ogóle są jakieś nazwiska podane? Tak, ale ta jedna osoba w latach 90 zmarła, pan Boniuk. Taki był, już nie pamiętam dokładnej daty, ale on już od dawna nie żyje. Natomiast sama idea powołania FOS, wykorzystania tego mechanizmu była sensowna z punktu widzenia interesu Polski, no bo przecież wiadomo, że taki dług zagraniczny, jaki wtedy mieliśmy, a na koniec 89 roku on wynosił razem z odsetkami 40,8 miliarda dolarów. To była kwota poza zasięgiem, poza możliwością spłaty przez rząd PRL, więc ta idea, żeby wykorzystać brazylijski pomysł do powołania jakiejś instytucji, która niejawnie będzie skupować polskie długi zagraniczne po zaniżonych cenach, była właściwa z punktu widzenia interesu Polski, prawda? I tutaj teraz w prawdziwy FOS powołano ten główny, o którym mówimy, ustawą z 15 lutego 1989 roku. Była to ustawa o Funduszu Ochrony, Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego i to jako twór powołany ustawą no, został stworzony, podlegał, prawda, pod ministra finansów, miał swoją radę nadzorczą, swój zarząd, w tym właśnie pana Rzemka, o którym mówiłeś, i on rozpoczął działalność. Tylko jaki był problem z działalnością tego oficjalnego FOS-u? Otóż taki, że tam nie było żadnych ksiąg rachunkowych, nie było żadnej dokumentacji, mnóstwo transakcji było robionych, jak to się mówi, na gębę. I teraz w 1989 roku, kiedy powstał FOS, to cena 1 dolara polskiego długu zagranicznego na giełdzie to było 22 centy. Dokładnie tyle wynosiło, czyli troszeczkę mniej niż 5 dolarów można było kupić za dolara. Czyli wtedy za 1,7 miliarda dolarów, za tą cenę, za tą kwotę, która została wyasygnowana na FOS, można było kupić tam bodaj 9,2 miliarda dolarów długu. Czyli tak naprawdę można było za tą kwotę zmniejszyć polskie zadłużenie zagraniczne o prawie 1/4. I natomiast analiza z perspektywy dzisiejszego dnia i z perspektywy dzisiejszej wiedzy prowadzi do takiego wniosku, że powołanie drugiego FOS-u nie miało na celu rzeczywistego skupu długu, tylko właśnie uwłaszczenie się komunistycznej nomenklatury na majątku państwowym. Bo jaki miał być mechanizm FOS-u, to wiemy, prawda? To znaczy, że te 1,7 miliarda dolarów miało przez różne spółki zostać wykorzystane do zakupu długu, prawda, żeby oficjalnie państwo polskie mogło powiedzieć, no my z tym nie mamy nic wspólnego. Natomiast de facto wyglądało to inaczej, to znaczy rzeczywiście te pieniądze zostały z Narodowego Banku Polskiego poprzez Bank Handlowy przekazane do FOS i te pieniądze były rzeczywiście potem transferowane do różnych spółek, tylko ostatecznie one nie zostały wykorzystywane do zakupu długu. I tutaj można się odwołać do przykładu. To jest najlepszy przykład, który pokazuje, jak funkcjonował FOS. To jest przykład takiej spółki spożywczej z Łodzi. Ja w tym momencie nie pamiętam, jak ona się nazywała. Natomiast ona w trakcie procesu prywatyzacyjnego w latach 90. została wystawiona na sprzedaż i została sprzedana. I po sprzedaży ona uzyskała nową nazwę Bakoma. Do dzisiaj zresztą istnieje ta firma, znany taki przecież w latach 90. i 2000. producent tam wyrobów mlecznych. Skąd się wzięła nazwa Bakoma? Od nazwisk trzech właścicieli, czyli Barański, Jeremiasz Barański, ten słynny gangster z Baranina, który bardzo dziwny określał, jak samobójstwo popełnił. Koto Komorowski, pan Zbigniew Komorowski, taki baron paliwowy z Pomorza, związany z wojskowymi służbami informacyjnymi. I Ma, czyli Edward Mazur, którego my znamy ze sprawy zabójstwa generała Papały, prawda? On był przez wiele lat podejrzewany przez polską prokuraturę o zlecenie zabójstwa generała Papały. Co ciekawe, to pan Mazur, który był agentem służb i współpracownikiem służb od lat 60. bodaj, a w latach 80. właśnie zajmował się na terenie Stanów Zjednoczonych lokowaniem pieniędzy FOS, to znaczy praniem tych pieniędzy FOS, on miał pseudonim Bako.
żeby było śmieszniej, prawda? I teraz co się dzieje? Mamy lata 90. Łódzka spółka zajmująca się, państwowa, zajmująca się przetwórstwem spożywczym, bardzo duża, zostaje sprzedana no, w sposób nietransparentny, co jasne. Pojawiają się trzej ludzie. No, twarzą jest pan Mazur, który tutaj ma piękną historię polonijną. Mówi, że razem z matką wyjechał w bodaj tam 64 roku do Stanów Zjednoczonych, zrobił wielką karierę biznesową, dorobił się dużych pieniędzy, studiował tam na rozmaitych uczelniach, jego na to stać, ale nie mówi, że te pieniądze, które miał, to są pieniądze właśnie z wozu. Prawda? Czyli jaki to był mechanizm? No mechanizm był taki, że państwo z NBP-u via bank handlowy przekazuje pieniądze do FOZ-u. FOZ je przekazuje poprzez różne łańcuch różnych spółek, pierze je w takich krajach jak na przykład Panama, Luksemburg i tak dalej. I te pieniądze potem wracają do Polski, tylko że wracają już nie jako pieniądze państwowe, tylko wracają jako pieniądze, które są wykorzystywane przez tych ludzi ze służb, udających biznesmenów wielkich polonijnych, do przejmowania państwowego majątku. I taki był sens FOZ-u, żeby po prostu nomenklatura komunistyczna za pieniądze państwowe, wyprane już przez te mechanizmy, mogła te pieniądze zainwestować w Polsce do zakupu prywatyzowanych przedsiębiorstw. I Bakoma jest tego najlepszym przykładem. Panie Stanisławie, no dochodzi do zmiany władzy. No FOZ jest to pomysł jeszcze komunistyczny. Czy nowe władze, które no te solidarnościowe, które no przyszły, czy one nie zajęły się tym FOZ-em? Nie było takich dociekań? No właśnie mówiłem poprzednio, że doszło do pewnej umowy między wyselekcjonowaną w drugiej połowie lat 80. reprezentacją społeczeństwa. Celem tej selekcji kadrowej w tych strukturach opozycyjnych było właśnie ukształtowanie czy wyłonienie takiej reprezentacji społeczeństwa, do której wywiad wojskowy miałby zaufanie. Ci wszyscy beneficjenci FOZ-u mieliby zaufanie. I tutaj ta oferta, którą Jacek Kuroń przedstawiał za pośrednictwem pułkownika Lesiaka, właśnie wiele wyjaśnia. Oczywiście, że każdy wiedział, tyle tylko, że panowała taka zmowa milczenia. Po rewelacjach Michała Falcmana już no, trzeba było coś zrobić. No bo on tam umarł na zawał serca, powiedzmy, i tak dalej. No ale sprawa się stała głośna. Tym bardziej, że dwaj jeszcze ludzie, mianowicie pan Przystawa, profesor Przystawa i pan Dakowski, napisali książkę na ten temat. No i w związku z tym, no coś trzeba było zrobić. No ale to zastosowano tu zasadę jeszcze znaną z czasów rzymskich, cunctando rem restituere, zwlekaniem sytuację ratować. No i to dlatego tam śledztwo trwało i trwało, potem proces, pani Piwnik ministrem została, znowu trzeba było wszystko zaczynać od początku. No i w końcu już zmęczona tym opinia publiczna, która zresztą nie była specjalnie ekscytowana tą sprawą, już przestała na to zwracać uwagę i wystarczyło skazanie pana Rzymka i pani Him, no i tyle. I na tym się skończyło. Ale dla pełnego obrazu sytuacji trzeba byłoby powiedzieć, że prawdziwi strategzy FOZ-u byli na pewno po lekturze mądrości najlepszego znawcy demokracji, czyli radzieckiego przywódcy Józefa Stalina. Radziecki przywódca Józef Stalin zasłynął kiedyś taką mądrością, że którą wszyscy znamy, że nieważne kto głosuje, ważne jest kto liczy głosy. Ale jeszcze ważniejsze, kto liczy głosy, jest ten, kto tworzy alternatywę wyborczą, bo wtedy niezależnie od tego, kto wygrywa wybory, zawsze są one wygrane. I to widać przy mechanizmie FOZ-u. Dlaczego? Dlatego, że w trakcie śledztwa dotyczącego FOZ-u wyszło na jaw, że jedną z osób, która się na tym FOZ-ie obłowiła, był Dariusz Przywieczerski, czyli szef Uniwersalu, bo Uniwersal to była taka wówczas centrala handlu zagranicznego, przez którą FOZ transferował te pieniądze za granicę, prawda? Został sobie pan Przywieczerski senatorem, potem tam związanym z SDRP, no przez krótko był na liście jednego z najbogatszych Polaków, ale z Uniwersalu sfinansowano również kampanię wyborczą Lecha Wałęsy. Lech Wałęsa nie wiedział, że są to pieniądze z FOZ-u i miał nie wiedzieć, bo miano mu to wyciągnąć dopiero wtedy, gdyby tam chciał się zerwać ze sznurka, prawda? Kiedy by pyskował. Co więcej, pan Stanisław tutaj wspominał o profesorach Dakowskim i Przystawie, o tej książce, a nie wiem, czy pan wie, że za tą książkę oni mieli proces sądowy
który wytoczył im właśnie Dariusz Tytus Przywieczerski. I w tym, wie pan, w tym procesie doszło do bardzo ciekawej rzeczy. Mianowicie oni zakwestionowali tam, właśnie Przywieczerski, to jeszcze zanim uciekł, to zakwestionował tam polityczne związki. I panowie profesorowie, w oparciu między innymi o dokumenty Michała Falcmana, wezwali na świadka osobę, która była księgową Kongresu Liberalno-Demokratycznego, i ta osoba przed sądem potwierdziła, że rzeczywiście część pieniędzy z FOZ-u była przekazywana na kampanię Bieleckiego i Tuska. Prawda? Bardzo ciekawa rzecz. O tym się dzisiaj nie mówi. Jakim jest Tusk? No to przecież jedna z takich standardowych postaci trzeciej Rzeczpospolitej, prawda? Za pieniądze z FOZ-u została też powołana taka spółka, już nie pamiętam w tym momencie jej nazwy, która chyba Ad Novum się nazywała, która wydawała potem dziennik Trybuna. Ona powołała ta spółka została powołana wspólnie z Fundacją Żeglarstwa, w której zasiadali pan Wiatr, Sławomir i pan Kwaśniewski, prawda? Także gdzie by tutaj nie spojrzeć, to te pieniądze FOZ-u są. No i oczywiście słynna sprawa z finansowaniem porozumienia Centrum przez FOZ. Prawda? Ale to będziemy na ten temat mówili w drugiej części naszego nagrania. Zwróćmy uwagę, że to jest dokładnie to, co omawiał najlepszy klasyk demokracji, czyli Józef Stalin. Prawda? Niezależnie kto wygrywał wybory, to zawsze się okazało, że był jakoś uwikłany w FOZ. I to można było te sprawy, te fakty wyciągać, żeby wpływać na ekipy rządzące Polską, żeby, prawda, postraszyć, słuchajcie, bo my tu wiemy, skąd żeście pieniądze brali, to nie podskakujcie. I zresztą ta sprawa z tym dramatem w trzech aktach jest tego najlepszym przykładem. W serialu Służby Specjalne, dokładnie w pierwszym odcinku, jest takie odniesienie właśnie do afery FOZ. Jeden z tych oficerów, nie wiem wtedy jak, chyba w USI dokładnie, no, skomentował tak zwane samobójstwo osoby, która miała dokumenty do FOZ-u, że mógł stracić pamięć, wolał stracić życie. I takich śmierci związanych z FOZ-em, oprócz Pańki i Falcmana, to jeszcze co możemy naliczyć? No, to jeszcze była śmierć policjantów, którzy badali sprawę wypadku, w którym zginął Walerian Pańko, bo Walerian Pańko, on nie był związany z FOZ-em. I on się, powiedzmy, znalazł w świetle to złe słowo, ale powiedzmy wokół FOZ-u przez przypadek, bo profesor Walerian Pańko był szefem Najwyższej Izby Kontroli, czyli przełożonym Michała Falcmana. I na biurko profesora Pańko trafiły dokumenty zdobyte przez Michała Falcmana, jego raporty na temat FOZ-u, i profesor Pańko planował je ujawnić Sejmowi. I on jechał z Katowic do Warszawy lancią służbową w dzień przed planowanym posiedzeniem Sejmu na ten temat, prawda? Jemu towarzyszył szef kancelarii Sejmu, pan Andrzej Zaporowski. Oni razem zginęli w wypadku. No, wypadek był bardzo dziwny, tym bardziej, że zginęli też policjanci, którzy tą sprawę wyjaśniali. Jeden miał uprawnienia instruktora pływackiego i się utopił w wodzie po kolana, gdzieś tam kilka dni później, a z drugiej zmarł w równie zagadkowych okolicznościach. Kierowca pana Waleriana Pańko też został jedynym uznanym za winny tego wypadku, dostał jakąś karę i też bardzo czas później umarł. Są różne wersje tych zdarzeń, różne wersje tego wypadku. On wygląda bardzo tajemniczo, ale potem w 2006 albo 2007 roku, już nie pamiętam dokładnej daty, umarł Anatol Lawina, czyli dyrektor NIK, który był przełożonym Falcmana. On został wcześniej pobity kilkukrotnie. Także bardzo to seryjny samobójca tutaj działał. Ja bym dodał jeszcze jedną postać, mianowicie generała Papały. Nie mam żadnych dowodów na to, ale pewne okoliczności wzbudzają podejrzenia. Otóż generał Papała oficjalnie został zastrzelony przez jakichś gangsterów, którzy chcieli mu ukraść samochód. No to taka była wersja przyjęta przez prokuraturę. Ale zwracam uwagę, że gangsterzy musieli być wyjątkowo głupi, żeby mordować byłego już
komendanta głównego policji. Nawet jak byłego, to cała policja ze względu na prestiż musiałaby im siąść na karki. A po co im to potrzebne? Tym bardziej, że generał Papała już nie był komendantem głównym policji, tylko miał być oficerem łącznikowym w Brukseli przy NATO. I na tę posadę się tam wybierał. I w tym czasie został zamordowany. Otóż podejrzewam, bo jeszcze jakieś są tutaj takie czynniki. To było ujawnione, bo ja to wiem z tego, co tylko próbuję kojarzyć fakty. Otóż w dniu zabójstwa generała Papały Leszek Miller odebrał, znaczy nie odebrał, dostał od niego dwa telefony, czyli ten w trybie alarmowym, jakim chciał się z nim skontaktować. Leszek Miller nie odebrał ani jednego, ani drugiego. Natomiast już po zabójstwie, jako jedna z pierwszych osób, znalazł się na miejscu zbrodni. Co ja w związku z tym podejrzewam, bo nie mam żadnych, jak powiadam, dowodów, że Marek Papała dowiedział się, że jest na niego wydany wyrok, dlatego że pojawiło się podejrzenie, że on się chce dobrać do skarbów Sezamu w Szwajcarii. Że on tutaj będzie sobie łącznikiem, oficerem łącznikiem, a tam zna kody dostępu do tego skarbu Sezamu. I myślę, że generał Papała po to się chciał skontaktować z Leszkiem Millerem, żeby mu powiedzieć, że to nieprawda. Ale Leszek Miller nie mógł tego telefonu odebrać, bo gdyby odebrał, no to by się wydało, że on wie. Nie, związek śmierci generała Papały z Fozem jest bardziej pośredni, bo ja akurat to mam trochę większą wiedzę, bo się zajmowałem sprawą Papały. Jeśli chodzi o samo zabójstwo, ta wersja, o której pan mówi, była, tylko że to była hucpa jedna wielka, zrobiona przez prokuraturę, że tam jacyś złodzieje samochodowi, których żaden... A nie, to jasne. To jest jasne, nie? Natomiast jakiś samochód, rzęch jakiś taki straszny. Nie, to oczywisty absurd. Natomiast kompletnie bez sensu ta wersja była. Jak wiesz, to wiele innych różnych wersji tam, prawda, o olewniku, który się samoprowadził, prawda, to pamiętamy trochę o Petelickim, który sobie dwa razy w głowę strzelił za każdym razem, to było, no i przede wszystkim moja ulubiona wersja, czyli zabójstwo Sekuły, który aż trzy razy do siebie strzelił i za każdym razem to było śmiertelne, prawda, ale związek Papały ze sprawą Fozu jest trochę bardziej pośredni, bo jeśli chodzi o to, kto zamordował generała Papałę, to wiadomo. Ja zresztą o tym pisałem w 98 roku, już było to wiadomo, a w 2004 roku ten człowiek został zidentyfikowany, który go zamordował. Oczywiście okazało się, że on potem też został zamordowany jako świadek. On to robił na polecenie Baraniny, czyli tu mamy właśnie FOS. Natomiast motyw był inny, bo pan tutaj wspominał o wiedzy i to rzeczywiście była wiedza, która była śmiertelna, bo generał Papała w 98 roku, w styczniu, otrzymał od łącznika niemieckiej policji raport BKA, czyli Bundeskriminalamt, na temat zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem na masową skalę narkotykami i kradzionymi samochodami. I dwoma głównymi postaciami według tego raportu w tej grupy to mieli być właśnie Edward Mazur i Nikodem Skotarczak. Zarówno Mazur związany ze służbami, jak i Skotarczak związany ze służbami, prawda? No i pan generał Papała zrobił głupotę, bo pokazał ten raport Mazurowi i się zapytał, czy to prawda. No i wtedy już było wiadomo, że on wie i stał się niebezpieczny. Ale jest jeszcze jeden, wiecie pan, bardzo ciekawy wątek, który w ogóle został przez prokuraturę niezbadany. Mianowicie, na 3 tygodnie przed śmiercią generała Papały do wiceministra skarbu w rządzie SLD, pana Woźniakowskiego, zadzwonił pułkownik Aleksander Lichocki, były wiceszef WSW, i powiedział mu, że Papale grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, prawda? I to jest wątek, który w ogóle w prokuraturze się nie pojawił. Bo mógłby właśnie doprowadzić do tego wyjścia na to towarzystwo. Oczywiście. Widać było, że po tej wersji przedstawionej dla opinii publicznej, widać było, że pierwszorzędni fachowcy uszczelniają sprawę. Ja wiem, czy to tacy fachowcy. Jakby to zrobili fachowo, to by się to nie wydało. No ale to wie pan, zawsze są jakieś wypadki przy pracy i tutaj się zdarzyły. Proszę Państwa, to jest pierwszy odcinek naszego spotkania na temat najnowszej książki Leszka Szymowskiego o
aferze FOS. W drugim odcinku będziemy rozmawiali na temat właśnie wpływu afery FOS na scenę polityczną i na układy gospodarcze w Polsce. Już teraz Państwa zapraszam niedługo na kanale pana Stanisława. Właśnie pojawi się też druga część. No i na dzisiaj to tyle. Szanowni Państwo, zapraszam do subskrybowania kanału pana Stanisława Michalkiewicza, ale też kanału Leszka Szymowskiego, który cieszy się coraz większą popularnością na YouTubie, z czego się bardzo cieszymy, bo jesteśmy też, można powiedzieć, współautorami tego kanału. Zapraszam do komentowania oraz do zakupu najnowszej książki właśnie Leszka Szymowskiego w księgarni kapitalbook.pl. Jest ta książka dostępna w przedsprzedaży. Dziękuję.